kiedy OMSI 2 do prawy, kiedy OMSI 2 do prawy, kiedy się wreszcie przejdziesz autobusem, prawy, kiedy OMSI 2, hello, gościu. No dzisiaj, moi drodzy, teraz, zaraz OMSI 2, tylko dajcie mi jakieś dosłownie 20 sekund na intro i jedziemy z tym koksem. No dobrze, tak jak już jesteście po zobaczeniu intra, po zobaczeniu czołówki, mogę wam wreszcie powiedzieć, witam bardzo serdecznie na moim kanale, ja jestem Deprawy i zapraszam was na kolejne nasze spotkanie, już czwarte, o ile się nie mylę, z tytułem OMSI 2. Gdzie ja w ogóle jestem, po co i dlaczego? Jestem na fikcyjnym Szczecinie, w dalszym ciągu będziemy kontynuować tutaj jazdę. Przejdziemy się dzisiaj linią 63 ze Skolwin na Kołłątaja, ale że z racji, że autobus nie chciał mi się wczytać na Skolwin, wczytałem się na najbliższej pętli, która jest Skolwin, i sobie z tej pętli przejedziemy na Skolwin i ze Skolwin już wybierzemy trasę na Kołłątaja. Jak już możecie obserwować, od dobrej minuty 32, 3, 4, 5, 6, to przejdziemy się dzisiaj Mercedesem Citaro O530L. Czym się różni tym od tego, w którym jechaliśmy w drugim odcinku? Ano tym, że może się wam wydawać, że jest trochę dłuższy. No jest, o całe 3 metry. Tamten był 12-metrowy, ten już jest 15. Krótka jego charakterystyka. Trzydrzwiowy, trójosiowy, spalinowy, nieelektryczny. W malowaniu standardowo szczecińskim. Takie autobusy nie jeżdżą po Szczecinie. Ale nie to jest w tym momencie najważniejsze. Najważniejsze jest to, że w ogóle takim autobusem się przejedziemy. To, czy jeżdżą takie, czy nie, to już jest mniej ważne. Nie będę robił charakterystyki jego od wewnątrz, od zewnątrz, bo robiłem to w drugim odcinku, a ten wygląda dokładnie tak samo, tylko jest dłuższy. Od środka wygląda on mniej więcej w ten sposób. Hello? Dobra. Tu jest po prostu miejsce tylne. Tylko nie wiedzieć czemu. Coś takiego mi się dzieje, nie działo mi się to wcześniej nigdy, ale dobra. Jak widać, no ma się wrażenie, że jest ciut dłuższy, no bo jest, po prostu te całe 3 metry. Stanowisko kierowcy wygląda standardowo, w ten sposób. Więc ja już nie będę tutaj zbytnio przedłużał, odpalę sobie maszynę. O. Podnosi się. Piękny dźwięk. Dobra. Pierwsze co zrobimy, standardowo zablokujemy połówkę drzwi. Oto. Dokładnie. Co by mi tu nie chodzili maruderzy. Nie mam świateł do jazdy dziennej, więc tu jest ten sam błąd co w przypadku 12-metrowej wersji. Czyli nie mogę po prostu w sposób manualny zaświecić sobie światełek. Włączymy jakieś nawiewy. Uchylę im szyberdachy, niech się wietrzy. Włączę im tu ogrzewanko. O, 15 stopni jest w autobusie. Dobra, szyberdachy się otworzyły. Otworzyły, jak widać. Mogę je zamknąć. No i się zamknęły. Ale my chcemy je otworzyć. Okej. Okay. Dokładnie. Wbijamy bieg. Zrzucamy hamulczyk. Czekajcie, bo nieraz ten bieg nie chce mi wskoczyć. Nie wiedzieć dlaczego. Dobra. Dobra. Na razie nie będę wybierał, moi drodzy, jeszcze żadnego rozkładu jazdy. Zrobię to po prostu po dojechaniu już na miejsce. Ja dzisiaj będę musiał bardzo uważać z racji, iż... No, tak jak już mówiłem... Autobus jest dłuższy o całe 3 metry. Co jest? Dogarnij się. Coś mi tutaj reaguje. Mam nadzieję, że zaraz się to uspokoi. O. Dobra, zielone. Dobra, teraz muszę uważać, co by tam w miarę nigdzie ośką nie zahaczyć. Ja tu sobie wjadę na bus pas, bo mogę, bo kto bogatemu zabroni.
jest buspas, to wykorzystajmy jego potencjał. Jakby się kto pytał, jestem na Janowie. Ruszę sobie z Janowa. Pojadę na Skolwin. Tak, ja wiem, mógłbym sobie wziąć linię 727, przejechać na Skolwin, ze Skolwin... ze Skolwin wziąć sobie już linię 63, ale... Nie chcę, po prostu. Ja sobie nie włączyłem tutaj podstawowej rzeczy, czyli helperów. Przepraszam was za te lagi, ale nie wiedzieć, dlaczego OMSI po nowej instalacji tak coś mi się od czasu do czasu laguje. No ale moi drodzy, to jest OMSI 2. Mam nadzieję, że każdy już zdążył się zapoznać z tym tytułem. Takie rzeczy są tu po prostu na porządku dziennym, tym bardziej, że lagi są spowodowane tym, że wczytuje mi się na bieżąco mapa, ponieważ nie mogę przeczytać tej mapy w całości. Jest taka opcja, ale ta mapa się nie wczytuje w całości po prostu. Mógłbym zbierać pasażerów, no bo dlaczegoż by nie, ale... No tak jak mówiłem, nie chcę tego robić. Jesteśmy w chwili obecnej na terenach fikcyjnego Szczecinu. Jedziemy na teren mapy Projekt Szczecin. Mamy teren niezabudowany, ale ja tu nie będę szalał 90 autobusem. Jeszcze takim, nieco dłuższym. Już trójosiowym, pamiętajmy o tym. Aha, i dwie skrętne. Ta najbardziej wysunięta w przód i ta najbardziej wysunięta w tył, to są ośki skrętne. Ta po środku jest osią stałą, jest nieskrętna. Dobra, my tu na wprost. Tylko z tym, że tak sobie podjechałem, że nie widzę świateł. Wiecie co, ja bym sobie tutaj... Włączę im jeszcze przyklęk, żeby mi się automatycznie autobus przyklękał. A dzisiaj tak niech się nie męczą. Ręczny sobie zaciągnę, bo to może chwilę potrwać. Mam tu przystankowy? Gdzie tu jest przystankowy? To? Nie. To? Nie. Gdzie tu jest przystankowy, na litość boską? A, tu! Tu mi się ukrył za kierownicą, skurczybyk. Nie mogę tej... Nie, to już jest najwyżej. Jak się da. Nie da się już wyżej. A szkoda, bo bym sobie to podciągnął do góry. Okej, ruszamy. Ale się tu koreczek zrobił, mini. No i moi drodzy, już dojeżdżamy do Skolwinu. Tam skręcamy w prawo. Moi drodzy, będzie wesoło. Skręt w prawo. O 90 stopni. Jeszcze mi tu gościu jakiś się chce wepchnąć. I się mu to udało. Dobra, ja się tu przytulę bardziej do lewej krawędzi jezdni, żeby wyrobić się jakoś w miarę sensownie na tym zakręcie. Okej. Okay. Jedziemy. I ja sobie tu pozwolę może nieco wyjechać na ten pas wyłączony z ruchu, tylko z tym, że niekoniecznie, tylko tutaj sobie pozwolę, o, w ten sposób. Się trochę nieco wysunąłem. No i ten teren już powinniście kojarzyć, co już są tereny projektu Szczecin. I już dojeżdżamy do Skolwinu. Następny przystanek jest to po prostu Skolwin. Dobra, my tu mamy drogę uprzywilejowaną, chciałem powiedzieć, z pierwszeństwem przejazdu, może w ten sposób. No i jesteśmy na Skolwinie. O, widzę, że jakiś autobus właśnie odjechał, bardzo źle. Bo to znaczy, że będziemy musieli chwilę poczekać na następny kurs, ale to nic. Zaraz sobie tutaj porobimy. Linia 63. Teraz tak, szukamy brygady. Nie ze Szczecińskiej, nie Kołłątaja, nie Kołłątaja. Skolwin. 14.56. To nawet tragedii nie ma. Okej. Okay. 14.56. 3 minuty przed odjazdem, czyli 14.53. 19 sekund nawet może być. Żeby było bardziej wesoło, dajmy sobie napałnicę.
Dobra, tylko z tym, że muszę im teraz... Takie, a te? Dobra, dać im te mocniejsze czy te słabsze? Dobra. Dam im te słabsze, bo to nie dyskoteka, moi drodzy. Przede wszystkim to tak, wycieraczki. No i linia. 06300, enter, road, szczelam 01. Komontaja, jest! Tylko z tym, że ja chyba, tak, mam wyłączoną sprzedaż biletów, a tego bym nie chciał. Otworzę sobie tylko przednie drzwi, że co by za bardzo nie wietrzy z tego autobusu. Poczekamy sobie jeszcze tę minutę do odjazdu. Linia numer 63. Kierunek Kołłątaja. Trasa zmieniona. Wszystko się zgadza. Minutę. Nawet mogę sobie jeszcze podgonić. Podgonimy sobie tę minutkę. O, czy tam ktoś jest? Nic nie widzę w tym lusterku teraz. Dobra, tylko z tym, że tak, ja bym chciał jeszcze te wycieraczki ogarnąć. Tak jest szybko. Jest, mam te czasówki, wreszcie! W drugim odcinku się tyle umęczyłem, żeby mieć te od czasu do czasu, to mi się nie udało, a dzisiaj mi się udało. Ruszamy, moi drodzy. I teraz zaczną się chocki klocki. A dlaczego? Widzicie, co? No, kurde, żeby mi to było przedostatni raz. Widzicie ten zakręt do 90 stopni? Aha, może zamknę im jednak te szyber dachy? Żeby biedaki nie mokli, co? Następny przystanek, Kamienna. Dobra, teraz tak, ja tu muszę jakoś w miarę sensownie wyrobić. I tutaj też mam zakręt, znowuż o 90 stopni. W dodatku ze znakiem stop. Czy tam coś jedzie? Nie. Stąd też nic, więc... Może mi się to uda. Mam nadzieję. Dobra, jedziemy. Moi drodzy, nie zaliczyłem nigdzie krawężnika. Jest! Udało się. No i cóż, jedziemy. Minuta opóźnienia. Wiecie co, ja sobie jednak będę musiał włączyć tutaj na stałe te wycieraczki, bo mi nie wyrabiają. A ja chcę mieć tutaj jak najlepszą widoczność. Ja tu muszę w ten sposób. Aż przypominam, że jestem dłuższy niż zwykle. Letniskowa, ja się tu nie zatrzymuję, to nie mój przystanek. My się zatrzymujemy dopiero na Kamiennej, z kamienną twarzą. Tam jakbyśmy pojechali, to byśmy znowuż na Janów dojechali, ale my nie jedziemy na Janów. Tutaj gościu tym Mercedesem zaparkował. Skubany. Nie będę tu zbytnio szalał tym autobusem, przecież autobus to nie jest jakiś, nie wiem, jakaś wyścigówka. Także nie będę tu nim szalał. Co by mi tamci nie narzekali. Drugie drzwi, że im tylko otworzę. A co? Ja, danke schön. Guten Tag, ja. A te co, nie wsiadają? A co, nie chcą drugimi wsiadać? A to dlaczego? Co im w drugich drzwiach nie odpowiada? Jezus Maria! No dobre! A po polsku? No nie wierzę, prawdziwy szkop. Coś ty chciał, Jezus Maria, gadajcie żeż do mnie po polsku. Zamykamy drzwi, że i odjazd, kurde. Za dużo w tym Szczecinie jest Niemców. Ja nie wiem co tu... Same szkopy mieszkają, masakra. Wszystkie tu po niemiecku gadają. Następny przystanek.
Nikogo nie ma, nikt sobie nie żąda, jedziemy dalej. Moi drodzy, ja tu znowu muszę pamiętać o tym, że mam tu podwójne zapowiedzi, autobus obsługuje pojedyncze, także on zapowiada przystanek następny, a ja dojeżdżając do przystanku muszę go... krawężnik, muszę go zapowiedzieć ponownie. Zaliczyłem krawężnik. Artyleryjska. Czy ona zapowiedziała jak to się czyta? Artyleryjską. No oczywiście, że nie. Następny przystanek. Artyleryjska. Artyleryjska. Babka już na kawę poszła, na przerwę. Czy on znowu idzie do trzecich drzwi? Nie, no już... A po polsku? Zamykamy drzwi, że... I odjazd. I my tu na prawo, tak? Tak, my tu na prawo. Wow, gościu! A! Nic nie widzieliście? Ja też nic nie widziałem. No widzieliście, jak ścinał zakręt? Przecież to nie moja wina. A temu co znowuż nie odpowiada? Czemu nie chce jechać? No, żeby mi to było przedostatni raz. Co tu się znowu dzieje? Czemu ten autobus nie chce normalnie jechać? Co mu się dzieje? Ludzie, mam jakąś awarię autobusu, autobus mi nie chce jechać, poratujecie? No dobra, ogarnął się, chyba. Spadkowa 71, przystanek tymczasowy, pamiętajcie, że mam zapowiedzieć go jeszcze raz. No tak, Haja. Haja to zaraz będzie, jak wyjdę tam do was i się skończy Dzień Dziecka. To dopiero wtedy będzie Haja. Spadkowa 71. Aha, mójże! Tak, zaraz ja zacznę hamować. Nie, dobra, wiecie co, na razie się zgaszę tę napałnicę, bo mnie tylko denerwuje. Niech będzie pogoda letnia. Zgaszę im światełko. Czekaj, kobito, bo muszę światełka pogasić, wycieraczki zgasić. Dobra, czy światełka się świecą? No poczekaj, że babo! Dobra, teraz się już światełka nie świecą. No dobrze, ja ci dam Entschuldigung. Trzymaj! Trzymaj i na tył autobusu, żebym cię tu więcej nie widział. No. Einmal normal, bitte. Oddawaj to złodzieju. Dobra. Czy wszyscy? Ktoś jeszcze cukru, mąki? Nie? To odjazd. Oddajcie mi kierownicę. I ruszamy. Jezu, co ten kierowca autobusu się udenerwuje, to jego. Mamy ograniczenie do 40. Pamiętajcie. Co jest? Co jest? No, dobra. Kamera zaczęła szaleć. O Boże. Moi drodzy, jaki autobus wziąłem? Przecież ja tam mam zaraz przejazd kolejowy w lewo i w prawo zresztą. No cóż. Sam się o to prosiłem. O Boże, jeszcze tam autobus jedzie. No dobra, to i tak będę... Ja sobie tu stanę, żeby ten gościu sobie tam spokojnie przejechał. Nawet otworzę im wszystkie drzwi, że za karę. I teraz też zamknijcie oczy i nie patrzcie, jak on skręca. Dobra? Zamknijcie oczy i wy tego nie widzicie. Zrozumiano? Wyście tego nie widzieli.
Wszyscy? Wszyscy. Facet, masz szczęście, że Rzem jeszcze nie ruszył z przystanku. Tylko po polsku byś się nauczył gadać. To by było już... Dobra, widzę, że kolejeczka się do mnie ustawiła. Bitte. No czy May i Spadalski. Ktoś jeszcze? Nie wiedziałem. Dobra. Odjazd. No i moi drodzy, teraz pozwólcie, że ja się skupię, co? Nie narzekać, bo jeszcze żebym nic nie zrobił. Dobra, czy tam coś jedzie? Obstawiam, że nie. Jakby coś jechało, to pewnie by to omrugało, te mrugadełka. I dyndałby taki dzwoneczek. O Jezu, co te ludzie się nastękają na starość, ojojo. Nie najechał człowiek na żaden krawężnik, stara się jak może. Zero wyzrozumiałości, zero. Jeszcze będą narzekać o byle co, ja żebym nic nie zrobił, przynajmniej tak mi się wydaje. Jeszcze po niemiecku, skubani. Kto ich w szkołach uczył niemieckiego, co? Ja się pytam. Hitler? Nie no, może nie. Wypijmy kawę za ich cześć. Dobra, zapowiem sobie zawczasu, co by potem nie zapomnieć. Se ktoś żąda, więc się zatrzymam. Otworzę wszystkie drzwi, bo nie wiem, którymi... Ktoś chce wysiąść. Dobra, wszyscy? Wszyscy. Ruszamy. Dobra, nic mnie nie wyprzedza, więc śmigam. O, tu się tekstury biją o prawo do wyświetlania. Która pierwsza ma się wyświetlać? No takie rzeczy się zdarzają, moi drodzy. Na takich wielkich projektach takie rzeczy się zdarzają i... Następny przystanek? Stołczyńska. Przymknijmy na to oko, dobra? To nie nasz przystaneczek. Ups. A tu jak najechałem na krawężnik, nie narzekają. Kaj tu sens i logika, co? Dobra. Tutaj też co ktoś żąda, nie wiem którym wyjściem, więc otworzę wszystkie drzwi. Że ja zaraz wyrzucę ten telefon przez okno, jak mi jeszcze jedno powiadomienie przyjdzie. Kurza jego twarz. Zamykamy drzwi, że? Ta babka wsiada czy nie? Nie, ona sobie po prostu chodzi. I zwiedza Szczecin z buta. A mogłaby się przejechać autobusem. No tylko może nie tej linii i nie o tej porze. Następny przystanek. Skolwin Dworzec. Skolwin Dworzec, dobra. Panie, 50 po mieście się jeździ, pamiętaj. Nie no, autentycznie, coś jest nie tak dzisiaj. Nie miałem czegoś takiego, jak nie nagrywałem. Wow, widzę, że... Aha. Zauważyliście... Co to? Zapowiadamy. Odjazd. Mamy 3 minuty opóźnienia, moi drodzy. Nie jest w sumie tak źle. Ostatecznie. Zawsze może być gorzej. Ja zapowiadałem ten przystanek, tak. Następny przystanek. Celulozowa. Jedziemy na tą celulitową. Znaczy, tfu, celulozową. Tam będzie jakiś autobusik z naprzeciwka. Z tego co pamiętam, to tu było ograniczenie do 40, więc postaram się w miarę trzymać tego ograniczenia. O, już mnie dojrzali. A ja zapowiem przystanek. Zawczasu, póki pamiętam. Otworzę im wszystkie drzwi, że za karę.
Matko, ile? 27 stopni w autobusie? Panie, włączamy klimę. Ich hätte gerne einmal Schüler. Facet. Danke. Czekaj, bo żebym w autobusie saunę zrobił. No to będę musiał teraz otwierać wszystkie drzwi na każdym przystanku, żeby się tu wietrzyło. Czy ktokolwiek w tym mieście umie gadać po polsku, czy tu naprawdę same szkopy mieszkają? Einmal normal. Boże, co to za głos? Wszyscy? Dużo was tam jeszcze? Zobaczmy, ile jest ludzi. Wow, dobrze, że taki duży autobus wziąłem. Bo tych ludzi jednak tu troszkę jest. Czy ja zapowiedziałem ten przystanek ponownie? Chyba tak. Czekajcie. O Boże, zamykaj te drzwi i jedziemy. Do 40 zaś ograniczenie. Do 40 nas ograniczają. Cegłówka. Idziemy do ceglanej główki. Nie wiem, skąd mi się takie chore skojarzenia biorą. No ale... No cóż, jesteście narażeni na moje charakterystyczne poczucie humoru. I mam nadzieję, że jesteście już do tego przyzwyczajeni. Kurczę, do 40 nas ograniczają, skubani. 27 stopni w autobusie. No to, żebym nieźle zaszalał. Jeszcze mi nie narzekają, że za ciepło. Może oni lubią takie ciepełko, ale ja nie. Pozwolę sobie nawet uchylić szybę. Dobra, otwieramy. Szlak mnie zaraz trafi. Jak babcię kocham, no coś mnie zaraz, krew mnie zaleje. Wyłączam ten telefon, mnie nie ma. Dzwońcie do Batmana. Ktoś chciał bilet? Dobry. Dobra, ruszamy. Tak, teraz. Teraz to se gościu poczekaj do następnego przystanku. No co halo, co halo? Było podejść, jak jeszcze nie ruszyłem z przystanku. Jeszcze im będzie po niemiecku pyskował. Halo? No halo, no co halo? Entschuldigen Sie bitte? Kopyta ci walą. Tyle ci powiem. Czekaj, czekaj. No problem. Jeszcze słowo, a wyprowadzisz mnie facet z nerw. Facet? Nie przeginaj pały, dobre? I to jeszcze łysy. Zawsze mówiłem, nigdy nie wolno nie zadawać się z łysymi, moi drodzy, no. Więcej tych drobnych nie miałaś? Kobito? Wszyscy? Jak mi tu który podejdzie teraz po bilet, to nie ręczę za siebie. To dzwońcie po pogotowie. Ja już dzwonię po pogotowie, bo... Poczekajcie chwilkę. Zaraz wracam. Dobra, jestem. Siedli już czy nie? Tak. Miałem ruszać, dobra. Moi drodzy, 5 minut opóźnienia. Próbujemy to nadgonić. No to po co tam jedziemy? No jeszcze dalej! No przecież jak ostatnio jechałem, też była zamknięta. To co, mogliby ją otworzyć, co?
Temperatura w autobusie nie chce mi spaść. Dobrze, będą dzisiaj mieli saunę. Spróbujemy coś, nieco nadgonić. Tylko z tym, że tu chyba za zakrętem jest już przystanek, także tu akurat trochę zwolnię. No właśnie. Zamknięta. Szybka wymiana pasażerów. I jedziemy dalej. Ta babka tu się zastanawia, czy wsiadać, czy nie. Ale ja nie mam czasu na to, na tej jej kobiece okresy, na jej... Widzi mi się. Akurat dzisiaj to byście mogli jechać na kapę. Jestem 5 minut opóźniony. O Jezus. Wszyscy... Ruszamy. Ruszyła, powoli, lokomotywa. Dąbrówki. O, to jest ten przystanek, do którego będę tam pod górę się wspinał? Czy nie? Czy źle kojarzę? Tak. Tak, moi drodzy, teraz będzie siarczysty podjazd pod górę, także ja zamknę tą szlachetną paszcz i dam wam posłuchać dźwięków silnika, ba! Nawet wam otworzę okienko za karę. Mam nadzieję, że uda mi się tu podjechać. Ciśniesz! O-o! Nie wyjadę? I co teraz? I co teraz? Houston, mamy problem, dzwońcie po Batmana. Gdzie mi w dół zjeżdżasz? Panie, ja chcę do góry. Czekajcie, ja sobie tu awaryjne włączę lepiej. No stójże! Nawet na ręcznie niby... Dobra, wiecie co? Ja tak, będę dobry. I... Wycofam. Poczekajcie. I przepuszczę tego gościa tym Mercedesem. Niech se jedzie, gościu. No hamujże! Moi drodzy, będąc w takim autobusie możecie już zacząć śpiewać Anielski Orszak. Dobra, może bez przesady, co? Moi drodzy, nie mam pomysłu, jak tu podjechać pod tę górę. Wiecie co? Mam jeszcze jeden pewny pomysł, ale to się nie skończy dobrze dla nikogo. Zaprawdę, naprawdę powiadam wam. Czemu on nie chce jechać znowu? Kurde, co ono? Ten krawężnik się zawiesił, czy co? No sorry, man, ale nie mam innego pomysłu i niż po prostu... Jeszcze ta kundzia mi tu musi iść teraz! Spadalski! Z chodnika! Zachciało jej się chodnikiem teraz nagle chodzić. Jak biedny ja mam problem. No dobra, próbujemy. Ups! Jeszcze tu ktoś jedzie. Tak, teraz. Moi drodzy, zasłońcie oczy. Naprawdę, zaprawdę, naprawdę powiadam wam. Wy tego nie widzieliście, a jak kapniecie mnie komukolwiek...
No wiem, że źle, no facet! Ale nie ma innego wyjścia. Przecież ja tu nie wyjadę pod tą górę tym autobusem. I co biedny ja mam zrobić? No i dalej nie wyjadę. No i co teraz? Moi drodzy, pomysły mi się naprawdę już skończyły. Nie mam innego pomysłu niż spróbować wyjechać tu na wstecznym. Jechaliście kiedyś autobusem na wstecznym? Jako pasażer? Nie? No to macie okazję. Pod warunkiem, że w ogóle na wstecznym ja tu wyjadę. A z tego co widzę, to Rachel nie. No i co teraz? Wiecie co? Jeszcze jeden pomysł mi przychodzi do głowy. Ale jak on nie wypali, to już nie mam pomysłu. Mam nadzieję, że mi teraz nic stamtąd nie będzie jechało. A ja sobie tu muszę... albo nie. Zrobię to w inny sposób. Zmieniam trasę. Bo ja tu nie wyjadę. Nie ma opcji. Dobra. Wsteczny. Awaryjny. Cofamy. Nie mam innego pomysłu, moi drodzy. Ups. Chyba komuś na podwórko wjechałem. Ups. Cholera, jeszcze mi autobus zdech. Dobra. Houston. Mamy problem. Stój, facet! Co za autobus nie chce mnie słuchać? No jedzie, gościu! Co jest? Czemu on nie chce jechać? Też mu ta góra nie odpowiada? No nie gadaj, że nie wyjadę teraz pod tą górę. To się rozpłaczę. Dobrze. Ja się tak łatwo nie poddaję. No cóż, znowu będę musiał komuś wjechać na podwórko. No sorry. Ale ja tu muszę wyjechać z rozpędu. A żeby tu wyjechać z rozpędu, to muszę najpierw z tej góry zjechać. Tam gdzieś sobie sprytnie zawrócę. No i dopiero wtedy będę mógł tam próbować wyjechać. Ciśniemy. Dobra, tu już myślę, że mogę sobie nawrócić. Tylko ja tu nie wykręcę. Chociaż, dobra, próbujemy. Nie róbcie tego w domu. Powinniśmy dać radę. Tylko tak jak mówię, nie próbujcie tego w domu. Cofamy. Myk. O. Moi drodzy, jak ten pomysł nie wypali, to ja kończę to spotkanie, bo ja nie mam innego pomysłu.
Wow, 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 dobra. Teraz tak, kita, gaz podłogę i... Ja już zawczasu włączę awaryjne. Patrzcie i uczcie się od mistrza, jak się to robi. Jak wyjechać autobusem pod górę, pod którą autobus nie chce wyjechać. Mam nadzieję, że mi się to uda, bo jak mi się nie uda, to się jak się wkurzę, to zobaczycie. Ja się tu rozpędzam na maksa, jak tylko będę mógł. Nie będę hamował. Od razu mówię. No moi drodzy, szykujcie się. To się musi udać, to się nie może nie udać. A? Ups! No tak, jeszcze ten gościu mi musi zaś teraz jechać. Nie narzekaj, bo jedziemy. Moi drodzy, nie będę ryzykował i nie zatrzymuję się na tym przystanku, bo nie ruszę. No cóż, nie, mówi się trudno. Faszul jest ja nic takiego. Czemu tu też musi być przystanek pod górę? Nie no, tu już jest bardziej na równi. O, 63! No to, moi drodzy, zdublował nas. Będziemy jechać teraz dwa autobusy z rzędu. No cóż. Mówi się trudno. Pewnie jeden będzie jechał pełny, drugi pusty. Ruszamy. Moi drodzy, udało się wyjechać pod tę górę. Jest! Jestem z siebie dumny. Co prawda nie jestem dumny ze sposobu, w jaki to zrobiłem, ale innego wyjścia nie było. Ale ludzie nie narzekali, także nie było źle. Moi drodzy, ja prosiłem pasażerów o wyposażenie się w woreczki foliowe, co by w razie przypadku jakiegoś wypadku, jakby się chciało komuś, no wiecie, zeżygnąć, no do woreczka, nie? No wiecie, tak humanitarnie, a nie po prostu na podłogę. Ostrzegałem, ostrzegałem. Ale nie próbujcie tego w domu. Boże, jak dobrze, że... Żadne MPK ani, nie wiem, ogólnie komunikacja miejska tak nie jeździ. Odjazd. Te co, też okres mają i mi odpowiada jak podjechałem? A teraz, teraz to się pocałujcie w dupę. Mogłyście wsiadać. Baby na okresie są wywredne. Znaczy, wywredne? Co? Wróć! Baby mające okres są wywredne. Wredne! Jezus Maria, skąd ja biorę taki termin? Facet? Ja cię ostrzegam, ty się ciesz, że w ogóle jesteś tutaj, bo byś musiał czekać na następny autobus, który zresztą... A, który zresztą jedzie przede mną. Nie narzekaj, facet. Ja cię bardzo proszę. Chociaż w sumie mogłem to zrobić inaczej. Wysadzić ludzi, kajkolwiek, i próbować tak wyjechać pod tą górę bez ludzi. Ale to tak w sumie źle nie zrobiłem, że pominąłem tamten przystanek, w sensie tą Dąbrówkę całą. Bo i tak ten, kto chciał, to wsiadł do tamtego gościa przede mną. Tylko nie rozumiem, dlaczego ci ludzie czekają na mnie, jak jechał gościu przede mną. Babka, no sorry, już ruszyłem. Nie no, dobra. Może jeszcze się załapiesz. Kasę dawaj i czekaj na następny przystanek. Dobra, trzymaj. I spadalski na tył autobusu. O nie, facet, ale od ciebie to już nie wezmasz. Fabryka domów, następny przystanek. Ktoś mi wytłumaczy, o co chodzi z tą fabryką domów? Że tu domy produkują, czy że jak? Ładnie gościu mnie
zdublował. 12 minut opóźnienia, moi drodzy. No ładnie, ładnie, żem to urządził. Skarżą się na spóźnienia. No to mogliście jechać tamtym autobusem i byście nie musieli się skarżyć na spóźnienia, co? Cieszcie się, ludzie, że ja w ogóle tu przyjechałem. Wiecie co, daruję sobie ten przyklęk, bo tylko marnujemy czas. Jak mi jeszcze raz któryś szprechnie po niemiecku i to narzekaniem. Nie ręczę za się. Cieszcie się, ludzie, że ja tu w ogóle przyjechałem tym autobusem, bo to ograniczyło cudem. Co prawda sposobem to zrobiłem, no ale... No może takim mało humanitarnym sposobem. Ale... Cóż. No trudno się. 63, ja na lewo, tak? Facet. Tak, ja na lewo. Tu free. Tu... Free. A tu nie do końca free, ale jadę. Za mocno skręciłem kierownicą. Sorry, gościu. Do widzenia. Do widzenia, mówię. No, sorry, gościu. Sorki w kolorowe jęzorki. Na chwilkę straciłem panowanie nad pojazdem. Zagórskiego, zapowiadamy. No i już, moi drodzy, zaczynają się zatoczki. Do tej pory mieliśmy właściwie... przystanki tylko i wyłącznie przy ulicy, natomiast teraz już zaczną się nam zatoczki. Fajnie. Dobra, zamykam bliżej. Wskaz kierunku i jadymy. Nie dość, że mają saunę w tym autobusie, kierowca jeździ jak jakiś niezrównoważony psychicznie. To oni jeszcze narzekają. Atrakcje muszą być, moi drodzy, na linii. Ja tu zaraz w ogóle przestanę się zatrzymywać na przystanku, jak mi się skończy. Bo kto chciał wsiąść, to wsiądzie do tamtego, a kto chce wysiąść, no to się zatrzyma. Nie no, żartuję już, będę się zatrzymywał na każdym. Już jedźmy według reguł. 13 minut spóźnienia. Moi drodzy, jeszcze tyle Bombsy 2 nie miałem na odcinku, na antenie. Pobiłem rekord. A to przez to, że ten głupi autobus nie chciał mi wyjechać na... pod górę. A co to, gościu? Facet, czemu ty mi stanąłeś w zatoczce? Za to jest mandat. Spiszcie numer rejs... A to, gościu, patrzcie go. Tablicę rejestracyjną ukrył. Otworzę im tu szybki. Co by mi się wietrzyło. A, no tak, nie dziwię się, że... Na opóźnienia, tak? Na opóźnienia mi się skarżą, tak? No dobrze. A na to, że jest za ciepło w autobusie, to już nie. Ale to już nie moja wina. Coś ty chciał? Takich rzeczy nie sprzedajemy. Dobra, trzymaj i uciekaj mi stąd. Dobrze, pani to samo co poprzednik. A ruszamy, ruszamy, ruszamy. Tylko teraz tak, żeby tam tego gościa znowu już nie zawadzić. O, pięknie, pięknie, jestem z siebie dumny. No z taką górką masz problem. Nie, ja już nie biorę Mercedesa na odcinek. Ja już nie biorę Mercedesa na odcinek. Skończyło się babci sranie. Dobra, jedziemy. My tu prosto, z tego co pamiętam. No, tak, tak. Ile my tam mamy jeszcze przystaneczku do Kołłątaja? Teraz mamy Neringa pomnik. No, jeszcze troszkę. Ale takie 3/4 już mamy linii przejechane. Z 14 minutami opóźnienia. Teraz tak. Ludzie myślą... Dobre, patrzcie. Zobaczcie. Zaraz wam coś wytłumaczę. Ludzie teraz myślą, że tamten, co jedzie przede mną, jedzie 13 minut opóźniony.
A, że ja jadę tylko tam jakieś 5 minut opóźniony. Dobre! Tamtemu gościowi się będzie obrywać, pomimo tego, że jedzie facet dobrze. Oddawaj kasę. Ludzie, powiedziałem wam, że dzisiaj możecie jechać na gapę, bo... To chyba jakaś linia pospieszona jechała. Znaczy pospieszona, przyspieszona. Tak, ten by chciał podwójną resztę. Nie ma tak dobrze w tym kraju. Ludzie, wyłączę zaraz tutaj te sprzedaż biletów. Bo tu nagle wszyscy... Jak wy tak kupujecie te bilety, to ja kopucha na was naślę. Niech sprawdzi, czy wy naprawdę... Nie wiem, czy wy robicie zapas na zimę tych biletów, czy co? Wszyscy? Dobra, ja ruszam. A teraz tak, muszę wysunąć się z tej zatoczki, co by... Nie zahaczyć tam gdzieś o krawężnik. Czy ja zapowiadałem ten przystanek? Oczywiście, że nie. Pokoju. No na tym pokoju to będzie pokój, pod warunkiem, że mnie nie zwyzywają za opóźnienia. No ale ja już 15 minut opóźnienia to już nie nadrobię. No już nie ma szans. O ile do 5 minut opóźnienia jeszcze byłbym w stanie może nadrobić, tyle 15 minut to nie ma takiej opcji w ogóle nawet. Nawet nie mamy o czym dyskutować. Czy już wszyscy? Wszyscy. Dobrze, to ja już lewe lustereczko patrzę. I wyjeżdżam. Dobra, nie szalej mi kamero, ty głupia, ty. Dobra. Dało mi się nie zapadzić o krawężnik. Jest! Następny. Ja ci dam oj, babka, ja ci dam oj. Nie jadę wcale tak źle, chyba. Dobra, kitaj do przodu, moi drodzy. Alleluja i do przodu, nie ma to tamto. Dobra, teraz tak, jak tu ktoś będzie, to nie wsiądzie. Nie ma, ciśniemy dalej. Następny. Ogrody Przyjaźń. Na Ogrodach Przyjaźń ktoś może być. Ja wiem, że to niehumanitarne jechać 90 na godzinę autobusem, na zakręcie zresztą. No trudno. Spróbuję chociaż troszeczkę nadrobić tego opóźnienia. Nikt nie chce wysiadać, ale czy ktoś będzie chciał wsiadać? Nie. Jedziemy dalej. Kitaj do przodu. I dogoniliśmy, moi drodzy, tego gościa, który nas zdublował. Następny Chorza. No i teraz mamy 12,5 minuty opóźnienia, także... Coś nie coś udało nam się nadrobić. Czemu oni się nie zatrzymują na żadnym przystanku? Nie rozumiem. Przecież to nie są przystanki... Kurza jego twarz na litość boską na żądanie. Odjazd. Muszę na tej zmianie światełek zdążyć, bo jak nie, to marny mój los. Późne żółte, żeby nie było. Jana z Czarnego Lasu. Jedziemy teraz do Janka z Czarnego Lasu. Łopanie, a tu taki korek do tego przystanku? Wow. Więc ja sobie tutaj już pozwolę... No dobra, może jeszcze nie, podjadę jednak. A ta babka co na barierce sobie siedzi? Dobra, i tak tam jest czerwone, więc na spokojnie mogę szybciutko przeprowadzić wymianę pasażerów. Dobra. Moi drodzy, 4 autobusy pod rząd jadą. To nie ważne, że jeden opóźniony 12 minut. Znaczy no, dobrze, że nie tej samej linii, bo to by było dopiero coś. A ja narzekałem. Jak?
jak w Krakowie jechały zdublowane 139. Dwa pod rząd 18-metrowe. Ja wtedy narzekałem. A teraz doprowadziłem do tego samego. No cóż, trudno się mówi. Nie będę wyprzedzał, bo to nie ma najmniejszego sensu. Ale gościu, tym Peugeotem mógłbyś jechać szybciej, co? Oj, babka, marny twój los, jak będziesz tak bardzo narzekać, bo jak się tam przejdę do ciebie na tyle autobusu, bo ja pamiętam, gdzie cię posadziłem, na tyle autobusu. Przynajmniej miałaś tam siedzieć. Na prawy pas, a ja sobie śmignę tym. Za karę. Kto bogatemu zabroni? Dobra, na razie sobie jeszcze tym pojadę. Czy to był 63? Nie, 59. A ten z przodu może być 63. Zobaczmy. Jaki ten tu ma numer? Tak, to jest 63. Dogoniliśmy gościa. Zielony na wynos poproszę, no, dziękuję. Jedziesz, gościu! Teraz tak, czy dałoby mi się na tamten pas wbić, bo ja muszę na przystanek zjechać. Zapowiem sobie go już. Zawczasu. Tu na Komuny Paryskiej zawsze lubiło być dużo ludzi. Czy to wsiadających, czy to wysiadających. Jest der Kusicku, facet! Zdecydowałbyś się wcześniej, jak chcesz zjeżdżać na przystanek. No dobra, wymiana pasażerów na chodniku. No problem. Buena fantastika Costa. Zamykam drzwi, że... I odjazd. Nie widzieliście tego. Dobra? Wersja oficjalna to nie ja kierowałem tym autobusem. Jedziemy na Wilczą na wiadukt. Dałoby mi się ich wyprzedzić, bo mnie denerwują. Ale tu jest ciągła. I zakręt. A ciągła to tam pół biedy, ale jest zakręt, także byłoby to nieco irracjonalne z mojej strony. Jeszcze takim autobusem, 15-metrowym zresztą. No dobra, już się będę za nimi wlekł. I tak mam szczęście, że jadą 50-ką. A nie 40-ką. Sobie tu na ten pas śmignę i sobie ich czmychnę tym pasem. Ale się ludzie zdziwią na przystanku, jak podjadą dwa autobusy tej samej linii. Ale się zdziwią. Jeżeli on się tu w ogóle zatrzyma. Tak, zatrzyma. No dobrze, no na opóźnienia. Jeju. Wielkie Michalo, 11 minut opóźnienia. Się czepiają. Kto by się tam przejmował, 11 minut opóźnienia na autobus? Jeszcze mi podejdzie taki po bilet. Jeszcze pół biedy, że mi podejdzie po bilet. Jeszcze szprecha po niemiecku. Facet, nie ręczę za siebie. Mam nadzieję, moi drodzy, że jesteście wysoko ubezpieczeni, bo po tym odcinku... Ten odcinek może wam się odbić dość mocno na waszej psychice, osobistej i prywatnej zresztą. Także mam nadzieję, że macie drogie ubezpieczenia. Że w razie czego nie przyślecie mi rachunku, bo się nie wypłacę do końca życia. Dobra, ruszam. I tak mamy czerwone, więc spokojnie. Cyryla i Metodego następny. Następny przystanek,
Podjadę sobie nieco bliżej, co by chociaż sygnalizator widzieć. Za Cyryla i Metodego dam wam przystaneczek przerwy, czyli posłuchacie sobie dźwięków silnika. Bez mojego głosu. Ruszamy. Ja się tu wysunę dość dalej. Nieco. No bo jednak mam dłuższy autobus. Więc... O! Widzicie? To się nazywa profesjonalna trakernia. Tak się właśnie jeździ. W Szczecinie. Nie, nie. Nie tak jak ja tam jechałem pod górę. Ani nie tak jak się zatrzymałem na Komuny Paryskiej. Bez przyklęku zresztą. No co? Mieli przymusowe ćwiczenia. Wysoko dźwigali nogi. Rozciągające ćwiczenia na mięśnie. Jeszcze powinni mi za to podziękować. Bo nie musieli iść do rehabilitanta, gdzie musieliby sporo kasy zapłacić. Ty lepiej prawy myśl nad zapowiadaniem przystanku. Bo jak cię szczelę, to zobaczysz. Ktoś jeszcze? Nie. Ja zamykam swą szlachetną paszcz. Ty też miałaś siedzieć cicho. I ruszamy. Moi drodzy, no dźwięki to po prostu klasa pro. Nic więcej nie powiem. Ale robić przystanki tak blisko siebie jak Bogufały i Niemcewicza, to wstyd. To wstyd. Przecież taki malutki kawałeczek, to by se przeszł, kurna, z buta. Wstyd. Temperatura w autobusie dalej nie chce mi spaść. Wysiedli. Ruszamy. O, skubany jak mnie wyprzedził. Widzieliście gościa? Dobra, jadę. Jakby ta babka miała nieczyste myśli samobójcze i zechciała wejść na przejście dla pieszych. A chyba właśnie taki miała zamiar. Ha, i tak jestem pierwszy. I co? No. Podjadę już tu na przystanek początkowy. Z racji, iż jak przyjdzie tu zaraz mój zmiennik i zobaczy, ile ma opóźnienia, to się złapię za głowę. Kołontaje, koniec trasy. Do widzenia. No i cóż, wygląda to w ten sposób. Okej, potem za późno, potem jakimś cudem okej, a potem znowu za późno. Za późno omawialiśmy na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 przystanków. A nie, jeszcze, widzicie? Mam dosłownie minutę do odjazdu. Dobrze. Tak sobie otworzę, zaraz tu przyjdzie mój zmiennik i jak zobaczy, że tyle miałem opóźnienia, to zostanie zawału facet,
czy też Kobita, nie wiem jeszcze kto przyjdzie. Tak czy inaczej, no muszę lecieć, no bo wiecie, za kilka chwil przyjdzie tu mój zmiennik i będzie musiał stąd jechać. Także dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki, nie róbcie tego w domu, nie próbujcie tak wozić pasażerów jak ja to dzisiaj robiłem. No i cóż, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, zapraszam na następne odcinki, trzymajcie się, cześć i pa pa.